Na konkurs dla młodych pianistów przybyli do Suwałk uczniowie szkół muzycznych z dużych i małych konglomeracji miejskich. Niektórzy z nich wykonali własne utwory. Konkurs imienia Janiny Kraśko ma zasięg ogólnopolski. Odbywa się u nas już po raz drugi. Staramy się zawsze, żeby był to konkurs jak najbardziej przyjazny młodym pianistom, żeby ci uczestnicy, którzy do nas przyjadą, jak najlepiej się czuli w naszej szkole, aby rzeczywiście pokazali, że kochają muzykę, że lubią to robić, że jest to wielka przyjemność. Swoje umiejętności poddało konfrontacji ponad 70 adeptów sztuki fortepianowej. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć silnej grupy reprezentującej gospodarza i zarazem organizatora. To jest liczna ekipa, około 20 uczestników ze szkoły Suwałk. No ja uważam, że to są najlepsi, bardzo dobrzy pianiści, reprezentanci naszej szkoły. W drugiej edycji konkursu wprowadzono nową formę muzyczną. Jest nią utwór samodzielnie przygotowany przez uczestnika konkursu. Młodzi podjęli wyzwanie i udowodnili, że potrafią nie tylko interpretować cudze kompozycje, ale i tworzyć własne. Mamy 3 kompozytorów, bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że w następnej edycji będzie już więcej takich osób. Kolejna edycja konkursu za rok. Jest więc trochę czasu na przygotowania.